Jestem w tej chwili w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku. Jest ze mną Piotr Gałka, autor kolejnej wystawy pod tytułem Kamera Obskura. Cześć Piotrze, witam cię serdecznie. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Twoja firma nazywa się Kamera Obskura i prawie niemalże pod tą samą nazwą jest zorganizowana, czy ty zorganizowałeś właśnie wystawę oraz warsztaty. No właśnie, opowiedz, co tutaj się dzieje, co tutaj się takiego dzieje, zważywszy na to, że te wszystkie akcje są za darmo. Opowiedz coś o tym, Piotrze. Witam serdecznie wszystkich na kolejnej wystawie, która ma miejsce w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku. Tak, firma zajmuje się, co prawda, wystawami tematycznymi, a nazwa firmy jest Kamera Obskura, więc pomysł wpadliśmy wspólnie, aby stworzyć akcję pod tytułem Kamera Obskura, świat pudełku. Teraz w Galerii Bałtyckiej w dniach 6-16 października 2016 mamy miejsce i przyjemność ją oglądać dookoła nas. Na samej wystawie, oprócz prezentowania różnych aparatów fotograficznych, skrzynkowych, miechowych, polaroidowych, można też zobaczyć samą kamerę obskurę i wejść do niej do środka, jak i zrobić kamerą obskurą zdjęcie, a ponadto zrobić sobie i wywołać je w ciemni wraz z paniami, które oczywiście poprowadzą, przeprowadzą warsztaty i tym samym myślę, że będzie to bardzo ciekawy temat do przejścia do galerii. Piotrze, to jest chyba pierwszy fotoplastikon, bo mamy tutaj jeszcze fotoplastikon, pierwsza kamera obskura tych gabarytów i pierwsza ciemnia w takiej galerii handlowej. Powiedz o trudnościach, bo przecież to nie jest najłatwiejsze miejsce do eksponowania i do przeprowadzania warsztatów. Tak, no jest to. Wiemy wszyscy, że galeria nie jest małym budynkiem, więc jeżeli byśmy pomniejszyli to wszystko do gabarytek naturalnych, wszystko by tu zniknęło, więc chcielibyśmy, żeby wszyscy uczestnicy mieli miejsce i wejść właśnie jak do kamery obskury i poczuć się w środku aparatu fotograficznego, co ma miejsce tutaj i bardzo się cieszymy, bo frekwencja rośnie i każdy chce się dowiedzieć, jak to się dzieje, że jesteśmy w środku aparatu. Fotoplastikon no też jest bardzo fajnym urządzeniem, co prawda jest tylko pokazane zasadność działania, czyli obrotowy ruch obrazów, do czego dążyliśmy. Myślę, że przyszłościowo może być tak, że będzie to czarno-biały obraz i stereograficzny. Proszę, co jest tutaj ważne? Ważne jest to, że wszystkie te akcje są za darmo. Widzę tutaj, rozstawili się panowie, którzy również stworzyli coś takiego, co się nazywa teraz mini atelier, ale tak popularnie fotobudka, więc można sobie zrobić zdjęcie za darmo i przyjść z gotową odbitką, co w świecie cyfrowym nie jest takim częstą sytuacją. Warsztaty otworkowe, czyli fotografowanie pudełkami oraz wywoływanie również jest za darmo. Przychodzą tutaj dzieci, przychodzą grupy zorganizowane, czyli wszystko jest za darmo, nie trzeba tutaj nic płacić. Tak, zapraszamy wszystkich serdecznie do tego, aby tu przyszli i zobaczyli, bo rzeczywiście warto skorzystać z tych warsztatów, bo wystawa oprócz charakteru dekoracyjnego ma też charakter edukacyjny i na to też postawiliśmy. Więc serdecznie zapraszamy, żeby każdy mógł dowiedzieć się, co to była kamera obskura, jak działa i rzeczywiście samemu stworzyć swoje unikatowe zdjęcie. Nie ukrywam, że ja również tutaj przyłożyłem rękę do tej wystawy. Nie będę zdradzał, jaki był zakres tu prac, ale chciałbym się ciebie, Piotrze, spytać, jak ta współpraca się tutaj nam układała. Chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo merytorycznie bardzo pomogłeś, jak i w ogóle przy wszystkich pytaniach i rozwiązaniach. Myślę, że ta współpraca nie zakończy się tylko na tym etapie. Ja również dziękuję, to była super współpraca. Efekt jest naprawdę fantastyczny, po prostu musicie tu przyjść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, wziąć udział. No i cóż, życzę ci kolejnych wystaw i być może, że ta ekspozycja i te warsztaty przeniosą się do innego miasta. Tego ci tutaj najbardziej życzę. Tak, miejmy nadzieję, bo naprawdę nacisk złożyliśmy na edukację i są zaproszone także szkoły, które będą przychodzić tutaj w ciągu tygodnia jako lekcje z zakresu historii fotografii, co nas po prostu bardzo cieszy, jak i łącznie dyrekcję galerii. Dobrze, dziękuję za rozmowę, wszystkiego dobrego. Bardzo.